Kolejne nowoczesne laptopy trafiły do nauczycieli z gminy Dąbrowa. Komputery przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. W okresie ostatniego roku gmina na cele edukacyjne otrzymała łącznie 100 laptopów, 50 tabletów i 20 drukarek. Sprzęt na kwotę 320 tysięcy złotych. To jest jak gdyby, cały czas powtarzam, fundament technologiczny. Co z tego fundamentu zbudują nauczyciele? Jak sobie zbudują swoje kompetencje i umiejętności, to już jest ich naprawdę rola. Dostali laptopy, które oczywiście nie są lekarstwem na obecną sytuację w oświacie, ale na pewno są jakimś wsparciem i wierzę, że to wsparcie chociaż na chwilę da im jakieś wytchnienie, tak? Że też ich ucieszy po prostu taki prezent bardzo, bardzo osobisty. To ogromna pomoc dla nauczycieli w chwili, kiedy do szkół ponownie powraca zdalna nauka. Spróbowaliśmy zaspokoić potrzeby dzieci na początku roku szkolnego, tak teraz powoli zaspokajamy potrzeby nauczycieli właśnie tymi laptopami, które dostaliśmy. Na pewno usprawniły tą pracę, tak? Możemy łatwiej, mamy łatwiejszy dostęp do dzieci, do platform komunikacyjnych. Szkoła w Chruścinie jest największą placówką oświatową w gminie. Tu trafiło 14 laptopów. Pozwolą na doposażenie wszystkich nauczycieli w niezbędny sprzęt do zdalnej pracy z uczniami. Korzystamy z nich, zwłaszcza w okresie zdalnego nauczania, ucząc dzieci przez Teamsy. Przygotowujemy się do zajęć, bierzemy udział w szkoleniach, w warsztatach, poszukujemy materiałów, no i mnóstwo różnych innych ciekawych rzeczy można jeszcze wykorzystać. W zeszłym roku szkolnym, kiedy to się zaczęło, to większość z nas korzystała ze swojego prywatnego sprzętu w domach, natomiast w tym momencie już możemy korzystać ze sprzętu szkolnego, więc jest to wypożyczonego nam, więc to na pewno jest duże ułatwienie. Projekt Opolskie dla podstawówek Zdalne nauczanie zbliża został sfinansowany z Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Laptopy przekazane do tej pory do szkół podstawowych w całym regionie kosztowały blisko 15 milionów złotych.